jestem w drodze, ale przyszło mi do głowy coś takiego, co się nazywa zmiana. Tak myślę, że większość ludzi nie dokonuje zmian w swoim życiu, dlatego że kiedy jest możliwość zmiany, kiedy są okoliczności zmiany, kiedy właściwie wszystko wskazuje na to, że tej zmiany należałoby dokonać, zmiany w życiu, to większość ludzi mówi, może innym razem, albo tymczasem poszukam innych rozwiązań. No i szukamy innych rozwiązań. Inny raz nie przychodzi w ogóle, albo przychodzi i wtedy też mówię, może innym razem. No i nic się nie zmienia. Druga przyczyna niepodejmowania zmiany to oczekiwanie, że zmiana będzie na lepsze. Czyli zaczynam myśleć nad tym, dobra, jaka będzie zmiana, więc pojawiają się różnego rodzaju trudności, takie, no, że może nie być całkiem tylko miło i przyjemnie. Więc też nie podejmuję zmiany, no bo ja bym chciał zmiany na lepsze. Chodzi o to z tą zmianą, żeby to była zmiana na nowe. W efekcie kiedyś to prawdopodobnie będzie lepsze. Dokonanie zmiany zawsze jest lepsze niż tkwienie w tym samym stanie, w którym nic się nie wydarzy. A jeszcze dochodzi do tego coś takiego, co się nazywa lęk przed zmianą. I ja niby chcę, a jednak się boję. Ten lęk przed nowym, przed wyjściem z utartych schematów, z przekonań, z wyobrażeń na własny temat. No to kolejna przyczyna, dla której zmiany nie podejmuję w życiu. No i zostajemy w tym samym stanie, w którym byliśmy. Mam niby poczucie, że coś zacząłem robić, czyli poprowadziłem proces myślowy, ale zmiany nie dokonałem, więc to na tym polega. Poszukiwanie powodów do tego, żeby nic nie zrobić, to jest najbardziej eksploatujące zajęcie na świecie. Jest to bardzo, bardzo męczące zadanie. No ale jednak wielu woli to, ja też przez wiele lat wolałem to, czyli męczyć się tym, że nie ma zmiany i że chciałbym zmiany i w ogóle, ale nie dokonując jej, wolałem to, niż wyjście ku nowemu, wyjście ku rozwiązaniu, wyjście ku więcej, ku zmianie. Czasem tak to właśnie wygląda. Moi drodzy, spróbujmy dokonać zmian we własnym życiu. Potem się okaże, czy one są na lepsze, czy na gorsze, natomiast podjęcie decyzji jest najważniejsze. Ja bardzo często spotykam też takie rzeczy, kiedy ludzie mówią, ok, jestem gotowy do zmiany, tak, już teraz chcę zrobić te zmiany, proszę Pana, kiedy mogę przyjechać do Pana? Ja mówię, no, proszę przyjechać dziś. No nie, dziś to nie, bo jeszcze sprawy ważne, bo sprawy istotne, bo jeszcze tak dużo trzeba rzeczy załatwić. Pomyślmy o zmianie, a nuż się uda. Pozdrawiam, jadę dalej sobie.